Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krycha, a ja nazywam się Young Samurai. I w poprzedniej produkcji byliśmy w Bydgoszczy, w lokalu Pizza Fordon, gdzie jedliśmy tam niesamowicie ostrą pizzę o nazwie Samobójstwo, która miała 1 milion w skali Scoville'a. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tej produkcji, serdecznie zapraszam. A w dzisiejszej kebabowej podróży przenosimy się do pięknej miejscowości położonej w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Piękna, niespełna 15-tysięczna miejscowość, a mowa jest tutaj o... Żninie! Ale dzisiaj nie opowieść o Żninie jest przedmiotem dzisiejszego filmu, ponieważ przyjechaliśmy tutaj przetestować najlepszego oraz najgorszego kebaba według opinii użytkowników Google! Dokładnie! A do dzisiejszego pojedynku staną ze sobą Mamara Kebab, 3,9 gwiazdki, 48 opinii, ulica Składowa 4 oraz Restora Kebab, 3,9 gwiazdki, 16 opinii, ulica 700-lecia 37A. Obydwa lokale mają tą samą opinię. Czyli rozstrzygamy dzisiaj pojedynek, który z kebabów będzie lepszy. Przekonajmy się, pierwsza będzie... Marmara Kebab. Marmara? Marmara. Marmara Kebab. Przenosimy się. No i moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Mamara Kebab, 3,9 gwiazdki, ulica Składowa 4. Mamy w ręku naszych zawodników. Zapłaciliśmy za nie, za te kebaby, łącznie 10 zł. Ja mam oczywiście na cienkim cieście z mięsem bliżej nieznanym, ponieważ nie zostaliśmy zapytani o możliwość wyboru tego mięsa. Proszę zobaczyć, ja pokażę może tutaj samuraja. Tak się prezentuje kawałek mięsa. Aha. Takie... Aha. Mięso na pewno nie było ścinane. Już jest zimne. Ja zauważyłem. Jeszcze włosy mam fajne. Aha. Temperatura zamówienia bardzo przyzwoita. No, włos damski ewidentnie. Wiem, no niestety się zdarza. Moi drodzy, temperatura kebabika, nie wiem czy tutaj widać dokładnie, jeżeli chodzi o temperaturę, 62,7 stopnia, ale to... u mnie mięso już zimne z deszku. Ale zobaczcie, to są fragmenty mięsa, które były odgrzewane w mikrofalówce, tak? Ta pani, która robiła nam te kebaby, wyciągnęła mięso z takiego pojemniczka i wsadziła je do mikrofalówki. Tak prezentuje się kebabik w jego wnętrzu. Mamy tutaj ogórka kiszonego, mamy pomidora, mamy mięso, mamy surówkę z czerwonej i białej kapusty. Surówek nie żałowali, jest fragment też pomidora. Ogórka kiszonego. Moi drodzy, proszę zobaczyć, piękny kebabik. Znaczy, piękny to ja raczej już wątpię, żeby on był. Najpierw mięso. Kawałek mięsa grubo krojony. Nie wygląda za ciekawie, a jak smakuje? Nie jest zła, ale mikrofala, przez to jest takie gumowe straszne. Mikrofala zniszczyła to mięso. Kawałek takiego rozmełmanego pomidora nie wygląda przyjemnie i za ciekawie. On jest taki rozciapkany. Pikle świeże. Cebula grubo pokrojona. Mięso z sosem czosnkowym, piękny kebabik wpada teraz do moich ust, mówię jak smakuje. Ta tortilla jest tak gumowa. W dodatku jeszcze z tym mięsem. Jeden z gorszych kebabów jakie jadłem przez to mięso. Przez te fragmenty grube takie, to są takie już końcówki, które zostały wrzucone do mikrofalówki. Potem mięso było tylko z przodu. Potem już jest sama surówka. Ale surówka jest świeża. Nie będę tutaj przesadzał, bo suróweczki rzeczywiście świeże, dobre, przyjemne. Ale mięso to, co ja dostałem, przepraszam, no. Zacznijmy od tego, że mięso jest gumowe, z mikrofalówki. Włos w daniu. No. Nie ma co się sprzeczać, nie. Nie. Masz rację. Dwie gwiazdki to by było za dużo. Daję. Faktycznie mam nawet lepszego kebaba mam z pierwszej lepszej budki w Toruniu na dworcu już. Między 1,5 a 2 gwiazdki w koniec dyskusji. Mimo wszystko, jeżeli chcecie i macie inną opinię,
serdecznie Was zapraszam do tego lokalu. No niestety, no ja dostałem akurat taki, być może Wy dostaniecie lepszy, ponieważ bardzo dużo osób zamawia tutaj kebaby i jest zadowolone, tak? Więc po prostu na mnie może dzisiaj trafiło. A teraz przenosimy się do drugiego lokalu, Restora Kebab, ulica 700-lecia 37A w Żninie. Specjalnie dla Was jedziemy spróbować tam kebaba i zobaczymy, czy będzie zdecydowanie lepszy. Jesteśmy już na miejscu z naszym zamówieniem z Restora Kebab, Żnin, ulica 700-lecia 37A. No i piękne kebabiki i piękna uloteczka, zawodnicy za 10 zł. A Taste of Self-Made Products brzmi napis na ulotce, czyli smak samorobionych produktów. Moi drodzy, tyczka za 10 zł, aż zmierzymy. Uwaga, Kryszka mierzy. 30-centymetrowa. 30-centymetrowy zawodnik, w miarę przyzwoicie przypieczony. Co prawda troszeczkę już tutaj pęka, ale to tutaj samurajowi na przykład już cały pękł. Praktycznie cały. Tak. Jeżeli myślicie, że mięso było na świeżo skrojone, to jesteście w wielkim błędzie. Znowu mikrofala. Znowu przyniesione z zaplecza. A jak to wygląda w środku? Tak prezentuje się wnętrze tego kebabika. Kebabik z mięsem wołowym. Mięso jest podgrzane w mikrofalówce, ale jest cienko skrojone. Tam to były jakieś takie grube kawałki. Tutaj jest zdecydowanie lepiej. Ale szczerze? Nie. Mięso czuć, że jest odgrzewane z mikrofali. Czy opowiadam tutaj o stosunku mięsa do surówki. Nie będę tutaj już czego rozkopywał. Sami widzicie, ile jest mięsa, ile surówki. Uwaga, testuję ten kebab. Zobaczymy, czy Żnin jeszcze się wybroni, czy nie. Kula mocy kolejna. Czy to jest mięso samorobione? Czy to jest self-made product? Ciekawe, co się kręciło u nich w lokalu w folii jeszcze na ruszcie tam. Odmrażała się kula mocy właśnie. Odmrażała się kula mocy, mordeczko. To ci tłumaczę, co się tam kręciło. Moi drodzy, plusem jest tutaj, że zamiast surówki w środku kebaba jest jednak mięso. To jest na pewno na plus. Sos nie jest czosnkowy, jest bardzo delikatnie, łagodny, taki... Tak jak się komponuje nawet. Się fajnie, nawet z tym mięsem się fajnie spaja ten sos. Takie nuty są maślano, jogurtowo, koperkowe, coś takiego, i z tą suróweczką ładnie to pracuje, jednak no mięso, nie będę ukrywał, no nie jest jakieś rewelacyjne. Jest dobrze przyprawione, ale czuć, że jest odgrzewane z mikrofalówki, jak nic. Nie wiem, spodziewałem się czegoś lepszego, bo to jest, nie oszukujmy się, mała miejscowość i mało jest tych lokali, więc te lokale powinny się tak wyróżniać, a nie iść w jak najtańszy produkt, żeby było po prostu, żeby się zapchali. Moi drodzy, my dziękujemy oczywiście za to, że oglądaliście nasz odcinek. Tu moja ocena końcowa i tego kebaba między 3 a 3,5 gwiazdki, i było średnie, przeciętnie, nie było tragedii. Ja daję takie mocne 3, 3,5. Tak, między nami, bo to jest średniak. Nie zasługuje na więcej. Na więcej nie zasługuje, między 3 a 3,5 gwiazdki. No i tak jest lepiej niż poprzednio. No niestety, po prostu być może wymagamy za dużo. Być może tutaj klienci wiedzą. Chyba po prostu zjedliśmy aż tyle dobrych kebabów, że mamy już serio wymagania typu Magdy Gessler. Proszę, no. Żeby tylko mięso było na bieżąco ścinane, to jest wymaganie. Byłoby o wiele lepiej. Byłoby o wiele lepiej. A teraz dziękuję, że oglądaliście. Wielka grupa Wojownicy Krychy. Zapraszamy serdecznie, pochwalcie się, gdzie jedliście swojego ulubionego kebsa. To jest miejsce specjalnie dla Was. Mój Instagram mrkrycha, dzięki któremu wiecie wszystko pierwsi. A teraz serdecznie dziękuję, że oglądaliście nas, mnie i Samuraja, i to, jak wcinaliśmy pyszne kebabiki, tym razem z pięknej miejscowości Żnin, położonej w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego nad dwoma jeziorami. Piękna miejscowość i pewnie fantastyczni ludzie, bardzo mili i uprzejmi. Pozdrawiamy wszystkich ludzi ze Żnina. Jeżeli to oglądacie, wyślijcie im i pokażcie, jak wygląda według Krychy lokalny rynek kebabów. A teraz dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy Was do następnego odcinka. I pamiętajcie, to była tylko nasza opinia, a Wy nie musicie się nią sugerować. Pójdźcie i przekonajcie się sami. A teraz cześć! Woo!